wybitny polski poeta Zbigniew Herbert pisał: Żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Na szczęście słowa te nie są już aktualne. O bohaterach naszego projektu mówi się dużo, coraz więcej. Nie są to już bandyci i zdrajcy narodu. Dlatego my też chcemy o nich głośno mówić. Zewnętrznym symbolem naszego zaangażowania jest baner z logo przedsięwzięcia. Tematem naszego projektu są wydarzenia związane z trudną, powojenną historią Polski, których bohaterami byli żołnierze wyklęci. Mianem tym określa się żołnierzy polskiego podziemia, którzy nie pogodzili się z narzuconym Polsce pojałtańskim porządkiem politycznym, ograniczającym wolność i suwerenność państwa polskiego. O żołnierzach niezłomnych nie wiedzieliśmy prawie nic. W zeszłym roku szkolnym uczestniczyliśmy w spotkaniu z pracownikiem IPN-u z Bydgoszczy, panią Alicją Baczowską-Hałkę. Prelekcja i wystawa w bibliotece publicznej uświadomiła nam, że na naszym terenie działali również żołnierze wyklęci. Im postanowiliśmy poświęcić nasz projekt. W tym celu sporządziliśmy spis dostępnej literatury przedmiotu. Wykorzystywaliśmy informacje zawarte na stronach IPN-u, stowarzyszeń i fundacji. Swoją wiedzę na temat drugiej konspiracji działającej w Polsce w latach 1944-1963 uzupełnialiśmy także na podstawie zajęć warsztatowych prowadzonych przez pracownika IPN-u w Bydgoszczy. Chcę, żebyście tutaj zrozumieli to pojęcie wyzwolenia. Wyzwala się wtedy, kiedy ktoś staje się wolnym, nie? A w roku 1944 na Kresach Wschodnich czy w roku 1945, dalej na ziemiach położonych na zachód państwa polskiego, czy można powiedzieć, że ci Polacy byli wolni? Mogli być to państwo, czy to państwo było suwerenne, czyli niezależne? Także druga sprawa. Podziemie niepodległościowe to opór przeciwko sowieckiej okupacji. Ważnym dniem dla nas stał się 1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odwiedziliśmy w tym dniu miejsca pamięci związane z bohaterami podziemia antykomunistycznego, znajdującego się na terenach Kujaw Wschodnich. Szlak naszej wędrówki prowadził ze Znaniewa koło Topólki, gdzie znajduje się pomnik poległych żołnierzy z 1947 roku. Na cmentarzu w Sompolnie zapaliliśmy znicze na grobie 19-letniego Gabriela Fejcho, rozstrzelanego przez komunistów 9 maja 1946 roku. W Inowrocławiu wzięliśmy udział w biegu Tropem Wilczym, organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja. Takie biegi odbyły się w ponad 80 miastach i miasteczkach Polski. Chcemy podobny bieg zainicjować w naszym mieście. Niespodziewanym sukcesem zakończył się nasz udział w grze terenowo-sprawnościowej o szablę pułkownika Pileckiego, która odbyła się w dniu 14 marca 2015 roku w osadzie leśnej Barbarka w ramach Toruńskich Dni Żołnierzy Wyklętych. Nasza ekipa brała udział w różnych konkurencjach, takich jak rozpalanie ogniska w warunkach polowych, udzielanie pierwszej pomocy, konkurs rzut granatem, wyznaczenie miejsca pobytu na podstawie mapy i kompasu oraz konkurs wiedzowy poświęcony żołnierzom niezłomnym. Zajęliśmy wysokie 3. miejsce wśród 20 ekip gimnazjalnych. Nasz udział w grze potwierdziło Radio PIK, który bierze udział właśnie w projekcie, który mamy zatytułowany o żołnierzach wyklętych. Właśnie co mówisz o żołnierzach wyklętych? Oni wszyscy wiedzą, kim były te osoby. No to jest to podziemie antykomunistyczne, które walczyło po wojnie z okupantem Polski, że tak powiem. Na taka akcja adresowana do młodych to dobry pomysł? Na bardzo. Propagowanie historii? Bardzo. Postanowiliśmy poznać historię organizacji konspiracyjnych i ich działaczy walczących na terenie naszej małej ojczyzny. Podzieliliśmy się na 4 grupy zadaniowe, które pracowały według ustalonej instrukcji. Każda z grup wykonała monografię przedstawiającą postać wybranego żołnierza wyklętego w postaci prezentacji multimedialnej. Poznaliśmy w ten sposób życie i działalność.
Antoniego Fryszkowskiego pseudonim Ryś, Gabriela Fejcho pseudonim Ogień, Stanisława Matuszewskiego pseudonim Mściciel oraz Jerzego Gadzinowskiego pseudonim Szary. Udało się nam odszukać krewnego jednego z wyklętych, pana Witolda Gadzinowskiego. Kim był dla pana Jerzy Gadzinowski pseudonim Szary? Pseudonim Szary Jerzy Gadzinowski był dla mnie w zasadzie wujem. Jego ojciec Mieczysław Gadzinowski i mój dziadek Adam Gadzinowski byli braćmi. Obaj zresztą razem walczyli w 20 roku we Włocławku, broniąc miasta przed nawałą bolszewicką. Czy zostały jeszcze jakieś pamiątki po Szarym? Pamiątek zostało niewiele. Jedynie zdjęcia nieliczne, ponieważ większość zdjęć i pamiątek w jego domu rodzinnym w Rybnie została celowo zniszczona, żeby utrudnić poszukiwania jego przez UB i przez inne oddziały, które ścigały go po prostu za jego działalność, w oddziale AK. Czy dotknęły pana rodziny jakieś represje ze względu na pokrewieństwo z Szarym? Tak, no moja babcia, mój ojciec byli wielokrotnie przesłuchiwani przez UB w Aleksandrowie, bo wówczas nasz teren tutaj należał pod UB w Aleksandrowie Kujawskim. Na gospodarstwo były nałożone kontyngenty, byli tutaj właściwie na stałe, rezydowali różni konfidenci, którzy donosili o ewentualnym pojawieniu się Szarego w okolicy albo któregoś z jego ludzi. Na przykład Michalski z jego oddziału pseudonim Grom został aresztowany właśnie tutaj w domu w Płowkach przez UB 1 listopada 1946 roku. Opracowaliśmy regulamin konkursu plastycznego pod tytułem W hołdzie żołnierzom wyklętym. Pokłosiem stała się wystawa prac plastycznych. Niemy krzyk sprzeciwu wobec fałszowania dziejów ojczystych, artystyczny wyraz patriotyzmu i miłości młodych ludzi do własnego kraju. Oprócz zajęć otwartych koła regionalnego pod tytułem Żyli prawem wilka dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół zaprojektowaliśmy także puzzle prezentujące logo projektu. Puzzle przekazaliśmy do biblioteki i świetlicy szkolnej. Tę trudną problematykę z historii najnowszej postanowiliśmy upowszechnić również w środowisku lokalnym. W tym celu przygotowaliśmy wieczornicę dla mieszkańców Radziejowa. Zadbaliśmy o oryginalną scenografię, do której wykorzystaliśmy stosy gazet. Były wiersze, piosenki, wspomnienia, wiele wzruszeń i emocji dla nas i naszych słuchaczy. Przedstawienie to postanowiliśmy również zaprezentować zaprzyjaźnionej z nami szkole średniej na Przemysce. Licznie zebranej młodzieży przybliżyliśmy tematykę żołnierzy wyklętych. Nie ma, nie ma, nie ma.
jeden czas wiary dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Pamięć o żołnierzach wyklętych to nie tylko 1 marca i oficjalne święta. To codzienna praca i brak przyzwolenia na pisanie naszych dziejów od nowa. Będziemy pamiętać o Szarym, Mścicielu, Rysiu, Ogniu, Ince, Łupaszce. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że spłaciliśmy dług wobec dziewcząt i chłopców walczących o wolną Polskę. Tylko wtedy będziemy mogli z dumą mówić cześć ich pamięci. O ich niebie, coraz więcej wiem, ziemia już nie liczy, prawda ujrzy dzień. Wolność, ona nie rozumie wolności, ona się umie wolność, ona nie rozumie wolności, ona się umie wolność, ona nie rozumie wolności, ona się umie wolność, ona nie rozumie wolności.